Hej, hej, siemanko, z tej strony Messerschmitt, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3, krew i wino. Kontynuujemy nasze poszukiwania schematów. I teraz tak, tutaj mamy jakieś... Okej, okay, ukryty skarb... No, aha, dobra, czyli tu muszę iść do ruin warowni. Dobra. Ruin warowni, czyli tutaj. Gdzie ta muzyczka z tego wieśka? Coś się obija. Dobra. Skompletujemy wszystkie sety. Później popatrzymy sobie, co tak naprawdę lepszego jest, bo... Kiepa z deka. Płatka, gdzie jesteś? No. Jedziemy! Taka lipa z deka. Kwiatek fajny, ale kurde, po tym jak w pierdziele ostatnio dostałem, to masakra, kurde, aż mam podejrzenia, że... Większość obrażeń z tego drzmi, kurde, ten blokował. Ale mi się zaradzi chce. Okej. Okay. Płotka przynajmniej dobrze działa. Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. Czuję tutaj widmo jakieś. Mniejszy niebieski mutagen. O, to jakieś podziewia. No dobra, ale co tutaj jest? Tutaj nic nie ma? A, tutaj coś będzie. Dobra, dobra. O! No proszę. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Lebioda. A to gdzie? A to tutaj. Dobra, dobra. A nas następny przystanek to... Tablica podróży. No. O mój Boże. Teraz zaś... O kurde. Widłogon. Trafiony. Bestii. Dzieciaki mi przestraszysz! Dobra, dobra, babo. Jak gadać tyle, bo cię widłogon dorwie znowu. Dziki dzik jest bardzo zły.
Odpocznij. A, dobra. Tu mamy znacznik podróży. Szybka podróż. Szybka podróż i mamy najbliżej z farmy. Okej. Z farmy niedaleko mamy. 160 metrów. No dobra, dobra. Manticora. Czytałem generalnie, że ta Manticora jest w sumie najlepszym armorem. W całej grze licząc. Licząc dodatki oczywiście. Co? Tylko jeden? Okej, dobra. Drugiego nie ma. Dobra. To jaskinia, o której wspominał Merten. Trzeba się tu rozejrzeć. Jasne. Wędrujemy sobie do jaskinki. Coś tu zaraz mi wylezie. Wszędzie są karteczki ze słowami modlitw. Może Merten też tu taką zostawi. Pamiętaj, aby umiar zachować we wszystkim w jedzeniu, w piciu, w uciechach ciała, albowiem kto uciekł ciała nadużywa, ten obolał się budzi z głową niespełno i członkami omdlałymi. Nie czyń drugiemu tobie co niemiłe, chyba że zawinił ci srodze, niegodziwością podszyte były czyny jego. Proszę cię o zdrowie dla mamusi i wielki Lebiodo, żeby wyzdrowiała i już nigdy tak strasznie nie szalała. Wielki Lebiodo, spraw, żeby pole obrodziło, uszczesz od powodzi suszy, bla 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 bla. To nie to. Żeby była piękna i zgrabna, to nie to, dobra. Tak zrozumie to prosiłem, już w Majbitele byłem, już w Dridów. Lebiodo, chciałbym być brzydki, stary, gruby, bo już na tych wszystkich pięknych ludzi patrzeć nie mogę. Okej. O! No i to? Jest. Merten napisał modlitwę na odwrocie schematu. Wygląda na to, że przyszedł tu z więzienia, a potem udał się do świątyni. Z Darty, żeby Jenna Lukasz lag jasne trafił i cholera. Dobra. No dobrze, idealnie, kotek właśnie zszedł. Dobra, a ta świątynia to gdzie? O mój Boże, serio? Ach, no nic. Poziom paniki. Płatka, ale ty nie ma się czego bać. Do niedawna darli ze sobą koty, a dzisiaj co? Dzisiaj miziu i pysiu. Takie życie. Tu są. Ach, ta płytka. Ach, ta płytka. To mi wygląda na świątynię, o której pisał Merten. Trzeba się tu rozejrzeć. Może trafię na coś ciekawego. Czy tutaj coś mamy? Nie, tu nic nie ma. Upiór w takim miejscu za ścianą? Ktoś musiał tu zamurować jakiegoś nieszczęśnika. Jego dusza nie mogła zaznać spokoju. Pokaż, co umiesz! Już tyle? Tak. Kiepsko.
kości. Dopóki nie pochowam szczątków tego człowieka, jego dusza nie zazna spokoju. W pierwszej komnacie były jakieś sarkofagi. Może któryś się nada. Dwa questy w jednym. Dobra, dobra, później sobie poczytam te książeczki. Kartka papieru. O, Mantykora. Gotowe. Teraz jego dusza powinna zaznać spokoju. Czy my tutaj coś mieliśmy? Nie. Dwa w jednym questy wykonać. To mi się podoba. To gwardifika ten blok. Dobra, dobra. To znika! Naprzód! Tam za dużo nie fikaj. No sam zaraz znikniesz. Dobra, co tu my tu mamy? Co tu jest w ogóle? Ogrody pałacowe. To coś w ogóle jest? Nie, nie ma. Co? Tutaj musimy przez ogrody pałacowe. Serce mi pęka. O mój Boże. Ale to dobrze. Nawet to dobrze, że tędy. Dziki. Znacznik wejścia do jaskini. Żadna nowość. Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Zaraza! Co się tutaj dzieje? What the fuck? Nagie kobiety w środku jaskini. Coś tu jest nie tak. Co to jest? Bruksa. Tak sądziłem. O ty piczo jeden. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. A jak nic prawdziwiej walczyły. Całkiem zacnie bym nawet powiedział. Żebracy w takim miejscu? To pewnie jakaś próba. Nie odwracaj wzroku, pomóż. Wspomóż biednego. Okej. Poratujcie panie ubogiego. Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Nie, dobra. Chodźmy dalej.
Coś tam przelecywało nawet. Lol. Ciekawe, czy ten człowiek otoczył. Już? To tyle? Okej. To niemożliwe. Ten człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Znowu widzę normalnie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Jaskinia próby. Zdążę dalej w stronę jeziora, moja druga, choć trudna. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. O! Nie, bo tu wejścia nie ma, nie? Nie ma. Dobra. Ciekawe. Próba była i tak fajna. Podobała mi się. Brooksa. Takie kobiety oczywiście. Żebracy. Pomoc. Pomoc żebrakowi? Nie, pomoc... jakiemuś człowiekowi w opałach. A, to mówią... mówią kudę te próby. Gdzie wcześniej jak byliśmy nad tym jeziorem, to o tych próbach była mowa. No, ciekawe, ciekawe. To chyba teraz dostajemy ostatnią część do setu Manticory, tak? To by się zgadzało. Nawet. To by nawet się zgadzało. No, bo to jest to jezioro, gdzie udawaliśmy pewną osobę, bo chodzimy po wodzie. Okej, tu tędy nie wejdziemy, musimy obkoło iść. Dobra, łódka jest tutaj. W bardzo fajnej pozycji, nie ma co. Nie, dobra, ale tutaj jeszcze zerknijmy, co tutaj jest ciekawego. Czyli tak się nie da, musiałbym... A, dobra, musiałbym przepłynąć w pław. Łódka sobie nie da rady. Łódka by utonęła. A ty co, Baba Jaga? Po łupie. Ale nic nie będę badał nawet, chyba że można tutaj wejść. Nie, zamknięte. Dobra. Coś tu nie gra. Jak coś tu nie gra? Co ci chodzi? Człowieku. Czy nie gra, powiadasz? O, wodna. Ja tu nic nie widzę, żeby coś było nie tak. Chyba, że mówił gdzieś coś tutaj o tym. Iluzja. Powinien murzyć oka Nehaleni. O,
O, no proszę, dobra. No proszę, proszę. Mamy wejście, ale zobaczmy tutaj jeszcze. Wyznacznik, skryty skarb. Zapalmy wszystkie świeczki. Może to ma jakieś znaczenie? A, kombinacja jakaś jest, okej. Znalazłem rozwiązanie na egzaminy do Imperialnej Akademii Dramatycznej, przygotowuję słynną rolę. Muszę poczuć nie drogę, co się... Dzień już umiar zapada, zapalę świecę. Pierwszy płomyk za chłopca i dziecko nieledwie co w polu bitewne samo południe. Zrażony skonał bez jęku. Wygląda na to, że dziewczyna zagrała zakreśloną scenę i umarła. A może coś ją zabiło? Ciekawe, co się stanie, kiedy odtworzę tę scenę. Chyba muszę cofnąć się po jej śladach. A potem zapalić świeczki w tej samej kolejności. A, dobra, czyli to idzie tak. 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 Gotowe. Teraz muszę wypić wino. Winko, winko. Gdzie to winko? Dobra, no ale wypij to winko. Dobra, tylko tutaj jeszcze. Co my tu mieliśmy? Aha. Tu mamy naszego groma. Tu mieliśmy nasze kocie oczy. A to co my tu chcieliśmy? Chcieliśmy coś innego. Trzymałości w walce. Chcieliśmy to. Pipi, wieśnik do dna, do dna. Co to za tajemnica? Piory, tak sądziłem. Klap, 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 oczywiście. Piękne zwycięstwo. Na tym naszej niku jest zawieszony kluczyk. Może gdzieś tu jest skrytka. Skryteczka jest, na pewno. Ją tylko poszukać. Tu na pewno nic nie ma.
Czy tu jest skrytka? Nie. Może być na dole w jaskini. Ale warto... Warto było sprawdzić, dobra. Dobra, tu by mi się kocik przydał. Kici. Tu nic nie ma więcej? Słabo. No, pomedytujmy. Do rana. I zerknijmy jeszcze raz. Co tu jest? Zadania? Nie, zadania poboczne. Znajdź ukrytą skrytkę. No, to już tutaj będzie. Kryta skrytka. Oreny jeszcze jakieś. Tu nic nie ma. Chyba, że... O! Tutaj. No właśnie. Kiedy zgasły wszystkie świece? No, cóż. Znowu dwa w jednym, tak de facto. Tak, dwa w jednym? Tak, dwa w jednym w sumie. W sumie to tak. Ale skoro już jakiś tutaj jesteśmy... Jeszcze tutaj te znaczniki chętnie bym... ...powygarniał. Okrążymy tu ładnie. Ale muzyczka naprawdę mroczna taka, ach, trzymająca w nerwach. O, tu co tutaj mamy? Dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego zakutego rycerskiego. Kuba. Nie ma sprawy, do usług. Notliwe to i godne, Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Nie ma sprawy. Rozkazy na pergaminie. Tu nic więcej nie ma. Co tu jeszcze jest? Tu coś jeszcze jest. Jak te komary normalnie. Bzykają. A co ja tu słyszę? Drakonit. Biwerna. Po sprawie. Broń trzeba naprawić tylko. Ostro posiekana była. A, tu akurat mamy dosyć blisko nawet, bym powiedział.
Przekołaliśmy jeszcze coś. Medalion drży. To miejsce mocy. Dziękujemy, dziękujemy. Okej. To jak to już mamy ze sobą? Jeszcze tu jest jeszcze jeden znacznik. Komu nie mów, że płotka nie będzie mogła galopować też. Okej. Nie, i o to chodziło. Dobrze, płotka. Wolu, małymi kroczkami. Czerwony skarb. No chodź, chodź, chodź. Nie ma ciebie. Rogatek. Czy tu jeszcze coś? O, coś tu jest. I tu jeszcze coś jest. Okej. Sporo żerełka. No, ale widzę, że tutaj ładnie oczyściliśmy. Został nam tylko głównie... Co? Środek? No, tutaj środeczek nam został. Szpuku. Udamy się teraz tutaj i to jest okej. Elegancko. A to teraz z góreczki ładnie pójdzie. Całkiem zacnie. Całkiem zacnie. Dobra, czyli tutaj musimy iść. No, dalej, mapa. Mapę prosimy. Muszę sobie ładnie zaznaczyć. Nieźle. Błoń się. To musi być to jezioro, o którym pisał Merten. Ładne miejsce. No, coś tam mamy. Tu mamy podnieść. Już jest. Ale czy to jest to jezioro? Nie, to nie to samo jezioro, co wtedy było. To był ostatni przystanek Mertena.
Dobra, no niby wykonaliśmy. To zadanie, to ścieżka przy... Czekaj na odpowiedni moment. I dowiedz swojej mądrości. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. O. O. No dobra. Ale sądzę, że na ten odcinek to tyle, także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie dalej będziemy robić misje poboczne, questy poboczne. Tak jak mówię, chcę wykonać wszystko, co jest tylko możliwe, żeby dalej iść z fabułą, ponieważ jak zapewne widzieliście, doszedłem już do punktu, gdzie mi mówiło, że niektóre questy nie zostaną przeniesione, tamte zostaną utracone, bla 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 bla. Chcę wykonać po prostu wszystko, co jest tylko możliwe do tego momentu i później po prostu będziemy dalej fabułę. Także trzymajcie się gorąco i widzimy się w następnym odcinku jeszcze raz. Hej, hej.